Ciężki sprzęt wojskowy psuje się niestety. Tutaj zwróćcie uwagę na ten szczegół. Znowu flaga amerykańska, i to widać, że dobrej jakości, nie żadna tam nylonowa cienka, tylko to wygląda godnie. Więc wracając do tego sprzętu wojskowego, ciężkiego, który się zepsuje, bądź został zepsuty, są takie trole, które psują często dobry sprzęt. No więc co z tym zrobić? Trzeba użyć innego, cięższego bądź równie ciężkiego sprzętu. Powiem szczerze, że fa fajna maszyna, uniwersalna. Och, gdybym taką miał, to bym chyba chodził ze szmatką i pucował gąsienicę. Mówię to jako y, amator różnych napraw domowych. <grych> no, oczywiście y, sobie tej żartuję, mm. ale amatorem jestem, więc y, absolutnie y, mój komentarz ma być y, moim luźnym komentarzem. A maszyna mi się podoba. No i to jest właśnie to, że można mieć sprzęt fajny, ale trzeba mieć do tego zaplecze. I oprócz zaplecza właśnie w postaci sprzętu trzeba też mieć ludzi, którzy potrafią ten sprzęt naprawić, obsłużyć. Ale to wszystko nie jest żadna magia, to nie jest coś, co wymaga nie wiadomo ilu lat. W Stanach cykl nauki jest dużo krótszy, u nas prawnik 5 lat, tam 2,5 roku. Zobaczcie, na specjalistów, którzy tutaj są, to są normalni ludzie, którzy wcześniej nie mieli z tym do czynienia. Nauczyli się i robią. Tak samo jak i każdy z nas. Nikt z nas nie urodził się z magiczną wiedzą, i trzeba mieć 10 lat tego, 10 lat tego, 10 lat tego i dopiero mogę śrubkę dokręcić. Absolutnie nie. Sprzęt jest dla ludzi, a to jest wspaniałe narzędzie, które ułatwia pracę przy sprzęcie.